Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w pustakach. Przepraszam, na chwilę będę hałasować. W pustakach, ale pustaki będą bardzo mieszane. Co prawda więcej produktów jest chemicznych, jeżeli macie ochotę obejrzeć, co zużyłam w tym okresie, bo to nie jest co miesiąc, co tydzień, ani jakoś tak, tylko mam pełno, przychodzę, nagrywam. Koniec, kropka. To zapraszam was serdecznie. Zacznę od chemii, tak jak zawsze ja to robię, przynajmniej przeważnie zaczynam od chemii. I na dzień dobry idzie woda Comfort do żelazka. Piękny zapach, prasowanie staje się naprawdę przyjemne, kiedy ta woda bucha nam w twarz, bo taka jest prawda, w twarz, no to świetnie pachnie i prasowanie naprawdę jest o niebo lepsze. A sam zapach jest naprawdę komfortowy, jak to napisane, komfort. Polecam, naprawdę polecam. Wypróbujcie. Następnie jest tutaj płyn do mycia naczyń, jest to z W5 W5 Platinum i to jest zwykły płyn do mycia naczyń. Firma ta jest dostępna tylko i wyłącznie bodajże w Lidlu, przynajmniej tak mi się wydaje. Płyn jest dosyć dobry. Na pewno wrócę do niego kiedyś, jak na przykład nie będę miała okazji kupić innego i będę akurat w Lidlu, więc ten na pewno jest dobry. Nie jest taki wydajny jak ten z Aldiego, ale myślę, że się nada. Miałam gorsze i właśnie niedługo ukażą się w następnym tym, bo właśnie testuję, ale to już później, w innym czasie. Kochani, chusteczki antybakteryjne i tu jest zielone jabłko, 40 chusteczek do czyszczenia wszelkich powierzchni i to samo z tej samej firmy W5 W5, dostępne w Lidlu, produkowane dla Lidla, bardzo dobre, czyszczą, ładnie pachną, wyrzucamy i mamy problem z głodu, z głodu to ja chyba zaraz umrę. Z głowy, kochani, z głowy. Po prostu bardzo fajnie, nie musimy szmatki, nie musimy płynów, tylko wycieramy i wyrzucamy. Może nie jest to zbytnio organiczne, nie wiem jak to powiedzieć, że zaśmiecamy troszkę naszą planetę. No ale trudno, coś za coś. Staram się ograniczać to w jakiś inny sposób, ale niestety te chusteczki wygrywają. Są dobre, polecam serdecznie. Co tu więcej mówić o chusteczkach? Słuchajcie, limitowana wersja płynu do rąk, jak to się nazywa? Mydło do rąk, mydła do rąk z cienia, cień. Firma produkuje kosmetyki i różne takie preparaty właśnie w Lidlu. I powiem wam, zapach nie czuć teraz, naprawdę nie czuć, chyba że jakbym odkręciła, o, nawet mi się udało. Jak perfumy, jak naprawdę słodkie, ładne perfumy. I tak ładnie, fajnie pachną, nie wysuszają rąk, nie są jakieś nie wiadomo jak słodkie, nienawidzę słodkich zapachów. I tu jest Romance in Paris, All About Love. I bardzo fajne i na pewno jak będzie jeszcze ta seria, zakupię te mydełka i wtedy kupię dla sprawdzenia, tam było kilka rodzajów i ja wzięłam ten. Bardzo mi się podoba, bardzo ten zapach mi się podoba i mydło jest naprawdę samo w sobie fajne. Ziaja maseczka, co ja się tak ekscytuję? Maseczka do cery, właśnie tutaj jest powiedziane, że to jest do cery, gdzie to było? Tłustej i mieszanej. Kochani, ja mam suchą i wrażliwą, ale maseczka nie zrobiła mi krzywdy. Nawet powiem wam, że miałam fajną, wygładzoną twarz i podobało mi się oczyszczenie. Także jakbym miała... O, mam jeszcze jedną i to właśnie za pośrednictwem Kasi. Kasiu, dziękuję ci bardzo za przesłanie mi maseczek. Mam jeszcze jedną i na pewno ją użyję, bo chociaż nie jest do mojej cery, nie wyrządziła mi krzywdy, nie zapchała, nie uczuliła. Nawet fajnie wygładziła, także na pewno do mieszanej i tłustej będzie wspaniała. To mogę powiedzieć. Słuchajcie, Palmolive i to jest takie mleczko pod prysznic. Powiem wam, że aha, z arganem, niby z makadami, z arganem, z olejkiem arganowym.
fantastyczny zapach, bardzo przyjemny w użyciu, fajnie się myło, naprawdę polecam. Powiem Wam, że ja jestem, nie jestem za palmoliw, dlatego że mi się wydaje, że palmoliw kiedyś było bardzo, bardzo dobre, ale z biegiem lat po prostu zeszło na psy, i tak powiem. Wszystko jest oklepane, myje, nic innego nie robi, nie nawilża, nie natłuszcza, nie wiem, po prostu myje. Wiem, że mydło powinno myć i oczyszczać naszą skórę, ale każda z nas chciałaby, żeby również pielęgnowało to w jakiś sposób, prawda? A szczególnie, że prysznic czy tam po prostu mycie wykonujemy codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie, więc chciałoby się mieć jakąś ochronę, jakąś barierę ochronną przy tym. Mile mnie zaskoczył ten produkt, z tego względu, że tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie palmoliw zeszło trochę, troszkę na psy, przepraszam, coś mnie tam zaswędziało. Ale ten jest naprawdę bardzo dobry. Nawet bym powiedziała, że świetny. Nie bojąc się użyć tego słowa tutaj przy tym produkcie. Polecam. Akurat ten, dokładnie ten, ten model. Następnie kulka pod pachy i jest to dezodorant w kulce, 24 godziny ochrony. Nie wiem, nie sprawdzałam, czy 24 godziny, ale bardzo dobrze zabezpiecza przed potliwością i właśnie robi to, co ma robić. I wiecie co? Używałam chyba fioletowego, zielonego, niebieskiego, różnych kolorów, ale ten różowy sprawdza mi się najbardziej i ja jestem z niego jak najbardziej zadowolona i kupuję go i zawsze będę go kupować, jak tylko będę miała okazję. Czasami coś tam próbuję nowego, ale jednak wracam do tego i naprawdę jest bardzo rzadko, jak postanawiam zdradzić właśnie moją kulkę. Najlepsza na świecie. Następnie, dzisiaj właśnie myłam głowę o resztką tego szamponu i to jest Gliscor Total Repeat, nie będziemy powtarzać nic tutaj, do właśnie włosów suchych i zniszczonych, czyli to znaczy naprawa naszych włosów i powiem Wam, że jestem z niego zadowolona, fajnie pachnie, dobrze się włosy później rozczesują, są lejące, wygładzone. Czego chcieć więcej od szamponu? Mania wąchania. Zawsze muszę otworzyć i powąchać produkt, ale chyba każda nagrywająca, co robi Denka, ma to, co ja. Także polecam, bardzo, bardzo polecam. Fajny szamponik, naprawdę. Następnie... Dobrze, niech będzie to. Sanctuary Spa Clinic Body Wash. Nie Clinic. Słuchajcie, to jest mydło, żel pod prysznic, on bardziej, i słuchajcie mnie, to jest bardzo, ale to bardzo świetny produkt, bardzo, naprawdę, o Jezu, jak on fajnie myje, oczyszcza, nawet daje takie jakby orzeźwienie i nawilżenie, aczkolwiek ja zawsze używam po kąpieli balsamów do ciała, ale mówię Wam, zakochałam się w tym produkcie i na pewno kupię sobie dużą pojemność, bo naprawdę jest fajny i ten zapach, o. Słuchajcie, nie każdy będzie lubił ten zapach, to od razu mówię, bo on jest taki, no i właśnie, tu trzeba by było wysłać kilka rzeczy do Agatki. Agatka zna się na zapachach, na perfumach i fajny to był będzie pomysł, żeby wysłać jej właśnie, żeby sobie wypróbowała to w niedalekiej przyszłości i żeby mi koniecznie napisała, co to jest za zapach. Ja wiem, ja mogę sobie przeczytać, z czego to jest zrobione, ale no, ja bym chciała wiedzieć, jak mogę opisać ten zapach. On jest normalnie fenomenalny, strzał w dziesiątkę w mój gust. Uwielbiam. I produkty są naprawdę dobre i nie są wcale takie drogie, bo pełnowymiarowy chyba produkt można kupić za 5,50 albo 6, a ten kosztuje 2,50. Także świetnie, świetnie i jeszcze raz świetnie. U mnie niedługo na kanale będzie tak, że będę wysyłała raz na jakiś czas, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu, nie, raz w miesiącu i jednej lub dwóm osobom. Zobaczymy, jak będę wychodziła na tym, może nie finansowo, ale no niestety chciałabym wysłać wszystkim, ale to trzeba kupić i jeszcze za przesyłkę i tak dalej.
lubię sprawiać niespodzianki, a jest Was tak bardzo dużo, że muszę to jakoś podzielić. Także na pewno będzie, będzie ta seria, 3 produkty będą wysłane i będzie Soap & Glory. Ale dobra, bo zboczyłam z tematu jak zwykle i tu będzie znowu 50 minut, a kto wytrzyma na zdękowanych 50 minut. Słuchajcie, i znowu Sanctuary Spa Gently Polish Body Scrub. Jest to fantastyczny, ale bardzo, bardzo delikatny, tak jak jest napisane gently, czyli delikatny peeling do ciała. Ten peeling można używać codziennie, z tego względu, że jest naprawdę delikatny, ale robi swoje, złuszcza na skór, martwy na skórek i naprawdę go... Amandul, nie pamiętam tego słowa. I go po prostu... No znika nam ten na skórek. Boże, skup się dziewczyno. Tak wiem, zaraz będzie tutaj o... Nieważne. No i wracamy znowu do tego samego. Achy, echy i ochy. Do tych dwóch produktów nie mam zastrzeżenia. Wręcz przeciwnie, jestem w nich zakochana i będę na pewno chciała wykupić jak największą ilość produktów i wypróbować na własnym ciele. Zakochałam się. Tak jak bardzo kocham i proszę, tak teraz następną moją ulubioną firmą jest właśnie Sanctuary Spa. I to było właśnie body scrub, czyli peeling do ciała i był naprawdę, naprawdę dobry. Polecam. I ostatni produkt. O, nie było tak źle, 11 minut. Może chwilę pogadam i już kończę, bo jak na denko to myślę, że to jest długo, a tych produktów wcale nie było dużo. Krem nawilżający Hydra z Yves Rocher. Wygląda tak. Dajmy mu chwilę. O, już jest. Wygląda tak. Pachnie fajnie. To jest na dzień krem. Pachnie fajnie. Ja zawsze coś tam zostawiam. To już taka moja mała obsesja, ale to może w innym filmiku, bo mam dużo takich moich własnych obsesji. Wróćmy do tego, co ten krem robi. Co robi? Robi cuda. Świetnie nawilża, wygładza. Może nie wygładza, ale właśnie nawilża. 24 godziny intensywnego nawadniania. Rich cream, czyli bogaty krem. Fajnie się wchłania. Minusem jest, że jeżeli kładziemy go pod makijaż, musimy dać mu sporą chwilkę, żeby wsiąknął, bo on jest dosyć... dosyć taki, jakby to powiedzieć, tłusty. I on naprawdę potrzebuje czasu na wchłonięcie. Ale ja zawsze ten czas mam i te 15 minutek mogę poczekać, zanim zrobię sobie makijaż. Polecam, polecam, polecam. Jest naprawdę dobry, ładnie pachnie, fajnie się wchłania, aczkolwiek długo, dosyć długo. Właśnie nie roluje się pod makijażem, nie zapycha, nie uczula. Ładnie, delikatnie pachnie. Same plusy, na pewno do niego wrócę. Polecam. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli mieliście jakieś rzeczy, produkty z tych, co Wam pokazałam, napiszcie mi, co o nich sądzicie. Jeżeli nie mieliście, to czy macie jakieś pytania lub komentarze odnośnie tego filmiku, zapraszam do pisania na dole. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, z miłą chęcią poznam więcej osób. Dziękuję za uwagę, pamiętajcie o kciukach, buziaczki, do zobaczenia, pa, pa!